unresponsive. Tower, do you read? Shit, comms are down. Κοίταξέ. V has come too. V has come too. V has come too.
Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie z tej strony. O, ale bym teraz gafę walnął. Z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale oraz oficjalnie pierwszym odcinku do Zagrajmy w Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. Czyli fantomowy ból na polski. Zobaczmy, jak tam się mają opcje. Pierwsze opcje oczywiście graficzne. Okej, grafika jest maksymalna, to mi się podoba. A jak napisy? Angielski? Nie. Napisy mają być ogólnie włączone. Co, japoński, angielski? Tak. Tak samo jak Ground Zeroes, to jest tylko po angielsku. No to dobrze. To niech zostanie, jak potem coś mi nie będzie pasowało, to później zmienię. A teraz cóż, rozpocznijmy grę, ponieważ jestem naprawdę bardzo ciekaw, cóż takiego się wydarzy, no ogólnie na początek, no bo jakby, no koniec Ground Zeroes był dość konkretny, mówiąc takie long story short, nie? Dobra, bez zbędnego przedłużania. Rozpoczynajmy grę. O co chodzi, co się dzieje, gro? Tłumacz mi, co się dzieje. W ogóle ten cały początek był strasznie enigmatyczny. Tam w ogóle w tym momencie lustro dookoła pełno broni, różnej amunicji. Prolog, przebudzenie. Okej. Okay. My chyba byliśmy w jakiejś śpiączce, tak mi się wydaje. Okej, jest doktorek. Are you having difficulty speaking? Can you move your head? Ej, where napisy? Just nod if you can hear me. Ej, where napisy? Przecież się specjalnie włączyłem do tego. O, jest! Dobra. Sprawdźmy te napisy jeszcze raz. Noż przecież włączyłem te napisy specjalnie, no gro, weź nie oszukuj. Tak, zaplikuj zmiany. Dobra. Są czy nie ma? Pięknie, są napisy, to mi się podoba. Dobra, no na razie po prostu róbmy co nam każe. Doktorek, też samouczek. How do you feel now? Can you speak? What is your name? When were you born? Can you recall? Okay, wbij swoje imię tylko z alfabetu. Okay, dobra, no to no spoko. Ja tu się wbiję normalnie ksywką. Gram na kompie jakby coś. Dobra. I podam prawdziwą datę urodzenia. Lipiec 6. Z podłączonym padem, jak coś. Good. Now then. Please try to relax. There is plenty of time. Na co? I need to tell you something. Please listen and try not to panic. Na bank spanikujemy. You've been in a coma for quite some time. Yes, yes, I know. You would like to know how long. I'm afraid it's been... Ile? Co? Gościu, a ty byś nie panikował, gdyby ktoś ci powiedział, że byłeś w śpiączce przez 9 lat?
Nie wiem jak wy, ja bym chyba zwariował, jakby mi się coś stało i bym był w śpiączce przez 9 lat. Okej, tydzień po przebudzeniu. Okej, babka nam zmienia kroplówkę. Cześć, doktorku. It's been one week since you came to. Now, let's try getting you out of that bed. Nurse. Ale dosłownie mnie zabiorą, czy tylko mnie? Don't worry. You've lost some strength, but we've been maintaining your muscle mass through massages, CPM therapy and EMS. Nie, okej, czyli tylko nas jakby odnieśli do pionu. But you must be alive. 9 years ago you were injured in an explosion. Upon examination, we discovered 108 foreign bodies embedded within you. Dużo. In addition to shrapnel, we also found fragments of human bone and human teeth. Most of it was removed, but some of the fragments still remain. They are located near your heart. Stary, serce jest trochę wyżej. Ty pokazałeś na przeponę. Ewentualnie na żołądek. Serce masz trochę wyżej i w prawo. W lewo, znaczy się. Twoje. Ty, o, jakiś fragment bił się nam tak, że... Even if we were to extract it, you would most likely suffer a brain hemorrhage. Krwotok mózgu, rozumiem? Mental and physical impairments are unavoidable. However, your current status is not life-threatening. Dobrze wiedzieć? One more thing. This X-ray is on your upper body. O! Czy chcesz mi powiedzieć, że eksplozja urąbała mi łapę? No, prawa jest. A zamiast lewej jest kikucik. Świetnie! Jezu, ile oni w nas muszą uspokajaczy pakować. Stary, wątpię, że będzie okej. Ja pierdzielę. Dwa tygodnie po przebudzeniu. Dobra, jesteśmy. It's true. There are those who wish you would never woken up. You should be dead, but you're not. The wheels are in motion. Your enemies are everywhere. We must alter your appearance immediately. Otherwise, I fear you won't leave this place alive. It's a wide open world up there. So there's something we need to take care of first. I'm going to change your appearance. We have no other choice. What you look like, however. Dobra, co teraz? O! Kustomizacja awatara. No dobra. To... Dajcie mi sekundkę. Zaraz się z wami widzę. Dobra, już wróciłem. Tak wygląda moja postać. Mój awatar stworzony. I nie, nie jest ona moje podobieństwo, ale powiem wam, no opcji jest tutaj sporo. To jest mój awatar, stworzony tak, jak mi przypadł do gustu. Teraz dziwne, że
nie można sobie wybrać kobiety, ale... Pewnie nie można byłoby aż tak lecieć z tymi, z opcjami. Chociaż kto wie, może po prostu nie było pomysłu na kobiece modele, chociaż nie chcę mi się w to wierzyć. Tak, użyj tego awatara. No i kilka operacji plastycznych, później jesteśmy w domu. Very good. Now let's remove these bandages. Your face has healed nicely. To tell you the truth, these bandages were more for your protection, to hide you from those who want you dead. As of today, your name is Ahab. Forget everything. Your name. Your past. Kolego. Właśnie mordują ci pielęgniarkę za twoimi plecami. Okej, zdjęcia z ekipą. This is you as you've lived until this day. A gdzie te operacje, które przeprowadziliśmy? Aha, chyba że to było to jak on chciałby wyglądać? Kurde, mocna ta garota. No stary, w takim momencie to gnat ci chyba niewiele pomoże. No, dzięki, że zrzuciłeś mnie z łóżka. Pomogło w cholerę. Okej, jeśli dobrze zauważyłem, jest to kobieta i babka ma naprawdę sporo krzepy. Skoro zabiła dwie osoby, ot tak. I to bez niczego. Nawet nie mamy siły pod do gnata się doczołgać. Aha, wzięła nożyk, żeby jednak zmienić zdanie i nas zastrzelić. Ładna jest. O! Ale laga zaliczyłem teraz. Ale kurde, ziomek z łóżka obok chyba chce nam pomóc. No i... co teraz? Aha, okej. Czyli... o! O! Czymś łatwopalnym w nią rzucił! I dostał... w sumie dobre pytanie, gdzie? Bo ni to w bark? Chyba włączenie? No ej! No laska! No zrobiłem ci coś! No weź mnie nie duś! Ja chcę żyć! Co jest? Co tak się kolorystyka zmieniła nagle? Ej! Halo! Ja mam coś klikać, czy...? Ej, ładna nuta. O! A czemu ona nagle płonie? Jaka zdeterminowana, żeby dokończyć misję. Okej, znowu, że sobie niewiele zrobiła. O, jeszcze więcej łatwopalnej cieczy. Kobieta pochodnia. I poleciała za okno. No, fajna scena na start, nie powiem. A to co? Płatki róży? Tulipana? Ty w ogóle mamy hak zamiast ręki! Fajna proteza. Trochę jak od Kasza. Okej, to miał być chyba żart, nawet wyszedł. Nie
watching over you for 9 years. You can call me Ishmael. What the hell is going on? Well, the good news is, here in the land of the living. Bad news, oh, what you did. Dzięki, stary, zajebiste wieści. Need a little pick-me-up? Nothing like a little digoxin to get you back in the game. Okej. Okay. Chyba chłop nam wstrzyknął jakiś lek na wspomaganie mięśni? Tak mi się wydaje, nawet nie wiem do końca czym jest didoksyna. Okej. Okay. Szpital Memorial na Cyprze 11 marca 84. No pewnie tak od razu to nie zadziałają, Mr. Ishmael. Mówię, to łatwo ci powiedzieć, ty możesz chodzić, ja się muszę czołgać. Te błyski w ogóle, światła na ziemi. I nie tylko. Wydaje mi się, że chyba jest to w miarę rozsądne wyjście. Też nie wiem, czy jest to rozsądne dla osoby, która umie się tylko czołgać. Idąca z towarzyszem, który nawet nie umie jej wziąć na bary, żeby trochę tę podróż przyspieszyć. No chyba, że my się musimy ruszać, żeby ten lek zaczął działać. No to wtedy rozumiem. Ej, stary, błagam cię, załóż coś na siebie. Widać trochę więcej niż chciałbym widzieć. Patrz, widzisz jakie mamy fajne portki? Nie mógłbyś sobie też takich założyć. Dodatkowo po te... No kurde, ale my jesteśmy strasznie słabi. Byłoby fajnie, gdyby ten lek zaczął nagle działać. No, bo teraz się kończy. I jesteśmy, podjazd, jesteśmy na glebie. No dobra. Aha, nie zadziała nie dlatego, że my się czołgamy, tylko tam są drzwi chyba zamknięte. Zajebiście. Dobra, weźmy windę. Zakładam o pięć dych, że coś się spieprzy i ta winda albo się zawali, albo nie wiem, nagle przeciwnicy się tu pojawią. Bo to nie może być aż tak proste. Okej, zakład wygrałem, ale... Co to jest? No, ja się pytam, co to jest? Okej... Chyba to była kobieta? Zapaliły się jej końcówki kaftana i właśnie przybyło piekło! No nieźle nas to odrzuciło. Okej, okay, nasz kolega Ishmael się pali, ale chyba zdoła się sam ugasić, no bo ja mu niestety w tym nie pomogę. What the fuck? Co jest? Co jest? Co to jest za typ? Co to za typ? Człowiek w ogniu! Idź! Idź! Akysz! O! O, dobrze! Woda! Woda zgasi twój zapał! I co? O! Nie tylko zgasiła zapał, wręcz... sprawiła, że gościu... tak zniknął. Co teraz, Ishmael? O nie, czy my sobie złamaliśmy rękę? Czy... nie. Nie, ona nam się wybiła z barku! O Jezu. No, ciekawe. Ciekawe teraz, czy znajdziemy lekarza, który nam ją szybko wstawi na miejsce.
Jezu, Ishmael, błagam się, załóż coś na tyłek. Bo te rzuty kamery, które tak się układają, no to nie pomagają mi nie widzeniu tego. Nie wiem, czy leki pomagają, no ewidentnie jesteśmy w stanie, no, jako tako chodzić. Trochę jak Quasimodo. Ale nie bardzo wiem, jakim cudem on używa tego haka. Trochę jak Chumbucket łazimy, nie? Czyli Quasimodo spustkowi, jak go nazywałem w pierwszym odcinku Mad Maxa. Gleba, gleba! Nie wiemy, czy to nasi. Ej, czy on mu to zrobi bez nieczulenia? O, aż mnie wykręciło wewnętrznie. Okej, lecą jakieś typy. Ale pytanie brzmi, czy to nasi? Wątpię, bo inaczej Ishmael by chyba ich przed nami nie chował. Znaczy wróć, nas przed nimi nie chował przed tym śmigłowcem, jeśli to by byli nasi. Ja nie kumam czasami takiej akcji z granatami dymnymi. Jakby, co ci tak rzucenie granatu dymnego? Ty se walniesz granat dymny, a de facto ty chcesz zepsuć wrogowi widoczność, a jednocześnie możesz ją zepsuć sobie samemu. Okej, no to... no... a, może nie ten guzik. Okej, czołgamy się i... lecimy dalej. Dobra, co teraz? Okej, jest tu jakiś pacjent. I jest tu jakiś żołnierz. Odstrzeli go. No oczywiście. O, chociaż nie, temu tylko... tylko mu w nogę strzelił. A dobra, nieważne. No jakie marnotrawstwo amunicji? No strzelmy już raz w głowę, a nie takie coś odwalasz. Ej, idź stąd. Oj. Okej. Nie wiem, czy się schylił, czy nie. Oj, oj, oj. To? Tak, dobra, szukam plakietki. Identyfikującej. Teraz pewnie porównuję zdjęcie z twarzą. No, dobrze, idź. Idź sobie. Idź sobie. Akysz. Idź, 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 idź. Dobrze, dobrze, dobrze. Tu nie ma nikogo więcej. Idź sobie. I nie wracaj. Dobra, no temu gościowi nie byliśmy w stanie nawet pomóc. Nie, żołnierz wrócił? Nie, jakiś typ nas trzyma za nogę. Trzymał. Po co tyle strzałów wali raz w głowę, a nie jeszcze marnujesz amunicję? Widzicie? Patrzcie, tu jest tyle dymu, że gościu nawet nas nie widział pod tym łóżkiem. Dobra, może lepiej nie będę jeszcze wstawał do kucków. Czołgajmy się dalej. I te... a, nie mogę nawet wstać do kucków. Dobra.
to jest? Czy to jest TKM? Chyba. No, niezłą serię w nich koleś zasadził, nie powiem. Okej. Czyli automatycznie za osłonę wchodzę, jeśli się da za taką wejść. Good to know. Nasz cel to pewnie wydostanie się stąd. Oj. O, dobra. Okej, to jest pacjent, ale oświetlają go żołnierze, więc tak. Za chwilę go rozstrzelają. No to cóż, no biegusiem, biegusiem. Nas tu nie było. O, dobra przekmina. Zawsze to ich trochę spowolni. Spawarka czy piła tarczowa? Okej, nie mam żadnego pojęcia, jakim prawem on dostał kulkę w łeb i jeszcze krzyczał, ale okej. Nie, 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 nie na kuc, nie, nie na, nie na czworaka. O właśnie, w kucki, w kucki. Okej, więc to jest o tyle zabawne, że... Jak mnie przesunął! Jak jest? A dobra, są typy. Spadamy, spadamy. Dobra, gościu się przedziera po prostu do przodu, jak ten. To musiałem być jak buldożer, nie wiedzieć czemu. Dobra, idziemy do przodu. Idziemy naprzód, czy... Nie, do Ishmaela chyba idziemy. Jest to logiczne w sumie. Jako jedyny w sumie wie, co ma robić, nie? Jezus, po co taki kadr? Po co taki rzut kamery? O, no oczywiście. Do tyłu nie pójdziemy. O, nawet jakby nie było zamknięte, no to strzelają. Jest to kulka? Nie. O dziwo nie. Okej. Ja tam się wolę przeczołgać. Okej, mamy dwóch typa. Sobie poczekajmy, co zrobią. Okej. Chyba właśnie zastrzelił kolesia. Co teraz? Tak, to był jakiś pacjent. Aha, i co będzie tak robił w każdym tym? No i chyba tak. Czekamy aż... I co, czekamy aż...
Ishmael obezwładni tego ziomka i nieco uda, że jest nim, jak w Hitmanie? I potem pozbędziemy się tego, czy czekamy, aż obaj sobie pójdą? W naszej obecnej sytuacji to chyba bardziej to drugie. Aha, ten też się chowa. Ten nie schował się pod łóżko, tylko w ogóle wyszedł zza tego boksu, powiedzmy. Koleś jest w szpitalu, a stawia kroki, jakby był w jakiejś w trapce, nie wiem, tego. No tego od spiły, jak on się nazywał. Kurde. No nie przypomnę sobie teraz, no. Nie przypomnę sobie. Tak samo mówiłem wcześniej, powiedzieć, że ten gościu. Ten gościu w ogniu wygląda jak ludzka pochodnia, tam z Fantastycznej Czwórki, Johnny. Ten brat bliźniak od tej laski, która znika, tylko też nazwiska nie pamiętam, bo jest Susan i Johnny, ale nie pamiętam nazwiska. Co? Wychodzimy tam? Czy tutaj? Okej, chyba tędy. O, to żeśmy wypadli. No super, daliśmy Gonga o jego dupę. Aha, super. Co, teraz będą szli po kolei, sprawdzali ciała? Strzelali do każdego, żeby się upewnić, że jest martwy? Koleś? Mimo, że ewidentnie wszyscy wyglądają tutaj na martwych. Gościu, po co ci to RPG? Okej, jest czysto, według nich. No nie, stary, serio? Jezu, ten troll! No... Chłopie, po co żeś głowę podniósł? Znowu to coś. I znowu on. O, typy w niego strzelają, se totalnie z tego nic nie robi. Nice. Jeden gościu skończył jako a propos ludzkiej pochodni. Jeden gościu jako ona skończył. Aha, go właśnie pochłonął eksplozję granatu. I eksplozję RPGa! I co, i teraz co? Jak ten gościu z X-Menów, przez którego zginęła matka Magneto, odda? Oczywiście! Super, a my przy okazji
Mamy kolanko wytrącone. No, oni się raczej na błędach swoich kolegów nie nauczyli, ale widzieliście? Gościu ma jakiś mundur. No my ledwo jesteśmy się w stanie ruszać, nie żeby coś. I no widzicie? Gościu ma jakiś taki wojskowy mundur na sobie. Pewnie jedna rakieta nie załatwiła sprawy, no to walimy ich z pięć, to na pewno pomoże. I pyk, fireball w odpowiedzi. Helikopter w kawałkach. A ziomek do nas bardzo fajnie podchodzi, pali wszystko na swojej drodze i chce też zjarać nas. Ishmael, nie wiem czy zauważyłeś, ale gościu z pocisków to sobie niewiele robi. Woda, masz tu chyba zraszacze, nie? To celuj w nie! O, a propos, o wilku mowa. No. Oblaliśmy go wodą i typ tak nagle zniknął. A Johnny Storm, Jezus! O, serio? Sami sobie... Sami sobie właśnie wstawiliśmy kolanko do stawu. Aż mnie dreszcze przeszły. No, jak teraz goście nie żyją, no to można iść w dół, nie? No. Idziemy, nie idziemy? Nie wiem. Ty masz spluwę, to chyba ty decydujesz. Kiedy tam się pali, to nie ma co iść. Tu czy tam? Chyba tędy? Gościu był w wojsku jak nic. Albo minimalnie był najemnikiem. Oj, 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 oj. Za cover, za cover. O! Ładny strzał. No dobra, i co teraz? Gnat dla nas, dzięki. No dobra. Troszkę ugasiliśmy ogień, ale chyba nie do końca o to nam szło. Dobra, przeładuj, przeładuj. No, Jesus! No, dwa hedy mi wpadły, ładnie. Tylko pięć razy oberwałem, no kurde. Ej. Widzę jakaś inna broń. Chyba jakieś Uzi albo coś. No, bynajmniej jakiś PM. Nawet nie wiem, czy go nie wziąć. Bo też mamy tłumik. No, krew na podłodze. W dużej ilości.
No to nie zwiastuje nic dobrego. Okej, widzę tu co najmniej czterech typa. Aha, rozumiem, on ten. Odwraca ich uwagę, tak? No a my co mamy teraz zrobić? Mam go odstrzelić, czy jak? Bo raczej jesteśmy jeszcze za słabi, żeby go ten, żeby go złapać, tak normalnie. Mówię tak. Kurde, trochę się obawiam tego strzału. Ja nie chcę dalej wychodzić. Chociaż, czy to jest jak butla z tlenem, no to powinno wybuchnąć. Albo i nie. Ten nie żyje, reszta. Ogarnęła, że tu jestem, czy nie? Nie wiem. Dobra, przejdę tędy na wszelki wypadek. Nie, chyba nie wiedzą o mojej obecności. Dla mnie to bardzo dobrze. Jeśli mogę zaoszczędzić amunicję, no to hej, czemu by nie? Okej, ci poszli tam. Tutaj. To był bardzo YOLO skok. Ale chyba jest bezpiecznie. No, teraz na pewno. Okej, jest Ishmael. No, chyba ogarnia transport. O, jest czołg. Świetnie. Co to jakaś telekineza jest? Kawałki gruzu, jeden czołg i kawałki śmigłowca właśnie się podnoszą. I co? Zablokują przejście? Znowu to coś. Kawałki... Znaczy kawałki... Końcówki kaftana bezpieczeństwa na rękach się lekko palą. Ej, co jestem jakimś wróżbitą? No przed chwilą to powiedziałem, no, że zablokują to, że to zablokuje przejście. Jest znowu nasz człowiek w ogniu, ale nie jest to Johnny Storm. Bo on jest spoko. A ten gość jest nieżeszurnięty. Żeszurnięty, z nim się nawet gadać nie da. Okej, okay, jeden gościu właśnie skończył jako żywa pochodnia. Drugi podobnie. Jigsaw! Kurde, Jigsaw to był ten typ z piły, ten villain. O! Aha, on tak po prostu absorbuje pociski. I co, niczym Ghost Rider? Wypluje je teraz z powrotem? Oczywiście. Nawet gdyby jakoś przeżyli te pociski, no to... Takiego uderzenia, no raczej już nie bardzo. Nie gada, że miałem z nim walczyć. Tylko wie, że ja tu jestem, czy nie? O
Oj, chyba wie, chyba wie, chyba wie. Teraz to już na pewno. Spadam, spadam. Idź, żeż, wyjdź z tego i uciekaj. Alak. Nie wiem, czy to było skryptowane, czy dosłownie miałem mało czasu, ale... Załóżmy, że to było skryptowane. Czołg się wbija. Więcej typa. Będą mądrzejsi od swoich poprzedników, czy tak średnio? Kto to jest? Ta babka w rudych włosach i w stroju. Co to miało być? Jakaś próba kontroli umysłu? Bo jeśli tak, to chyba trochę nie wyszła. Oj! 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 No większość tych ludzi nie skończy dobrze. Jucha się leje. Tors i nóżki. Ciekawe, czy dwóch ciał, czy jednego. Czołg numer dwa. Chyba, że to ciągle ten sam. Serio. Gościu właśnie zaabsorbował strzał z pieprzonego czołgu. Haj, co? I gość teraz właśnie się wycofał. O, nie, nie wycofał. Nie, nie wycofał się. Właśnie staranował to coś. Plus dla kierowcy. Plus dla kierowcy za to, że pomyślał. Dobra, ja korzystam z sytuacji. Wydupcam stąd. Póki są zajęci obaj. Dobra, Ishmael, weź mi powiedz, gdzie ty teraz jesteś, co? Bo przydałbyś się. No nieźle nas miutnęło do tyłu. 50 minut nagrania mam prawie. Jak ja się dobrze z tą grą bawię. A to jest ciągle tylko jedna misja. Co jest najlepsze. Jak mam celować to w głowę. Aha, ale gość z tego kompletnie nic nie robi, a ja się właśnie wystrzykałem z amunicji. Dzięki, Ishmael! Talk team! Właśnie zadziałał. Dość nieświadomy. No, i co teraz? Ok, bezpieczeństwo przede wszystkim, trzeba zapiąć paski. Dobra, lećmy, uciekajmy, wydupcajmy stąd. Oj, drodzy strażacy, wy jeszcze nie wiecie, w co się pakujecie. Jakim cudem w ogóle ten jego wybuch... piropociskowy nie ten? Nas nie sięgnął, ani Ishmaela, to nie wiem, Fuchs, tak to nazwę. Nie gadajcie, że to on. Nie, to tylko... Okej. To tylko wozy strażackie rzucone z siłą Hulka. Dodatkowo jeszcze podpalone. Okej. Tak też można, o super. No je, pewnie, strzelaj, jeszcze... Co jest? Nie! Oberwał? Nie, okej, tylko stracił przytomność. Dawaj, boss, poradzisz sobie. Trochę z lekrza musisz. Okej. Stresowego cela miał ten pilot.
A, super, wleciliśmy prosto w ich blokadę. Ale też na Yolo się przez nią przebiliśmy, tak więc... Worf? No i zaliczyliśmy też konkretne dachowanie. Ile razy my w ciągu tych 2 tygodni od tego przebudzenia... Okej, jesteśmy w jakiejś... Na terenie jakiejś bazy. 12 marca jest. Ishmael zniknął. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle. Znowu to coś. Oczywiście, jak się pojawił śmigłowiec, musiało też pojawić się też to coś. What the fuck? Co to jest? Wielki ognisty waleń? To jest ludzka pochodnia czy Walkiria? Tylko nie z Walhalli, tylko z Muspelheimu. Bo gościu ewidentnie urwał się mniej więcej z tego regionu. Cześć. Fajny koń. No, przez to, że nie próbujesz mnie zastrzelić, to jestem skłonny w to uwierzyć. Dobra, wskakujemy. Let's go! A ten oczywiście niczym na taranie będzie leciał przez z tym koniem. Z tyłu. Z tyłu się trzymaj. Dobra, przeładowuj, póki jest czas. Do tyłu. O, Jesus. No gdzie? Do tyłu. Do tyłu, waruj. Waruj. Już, przodowuj. Dobra, gdzie przyleci, tu leci. Waruj. No oczywiście, że ma totalnie wystrane na te spadające drzewa. Chyba, że to, że płoną, jeszcze dodaje mu sił. No gdzie? No gdzie? No gdzie? Chciałoby się, co? Waruj. Szybko przeładowuj. Waruj! No shit! Mister whoever you are. Stój w miejscu! Nie wiem, chyba nie bardzo. Gdzie on jest? O, zaraz obok! Ja mam wrażenie, mu tylko dostarczam amunicji przez to, że do niego strzelam. No! No trochę amunicja mi się skończyła! Zajebista scena. Jak to latające coś umie jeszcze kontrolować pogodę, to to będzie jakiś czysty żart.
ogóle czekam na jakiś upgrade ręki, no bo w tym początkowym filmiku, bo chyba był to Big Boss, tak mi się wydaje, to on tam miał... nice! Pięknie! Ranga S. Kryptonim Kurczak. Dobra. 5 moich strzałów tylko spudłowało. Pewnie w większości to przed chwilą. Niecała godzinka. 5 razy zaoberowałem, to minus 500. Perfect stealth, no kills. No, de facto to ja zabiłem jednego, ale tylko dlatego, że musiałem. No bo inaczej nie byłbym w stanie kontynuować fabuły, chyba. Dobra, póki co. To myślę możemy na razie zostawić. Ukończyliśmy właśnie prolog. Zobaczmy, co jest na next. Wow. Current Heroism 600. Wyjdź z rezultatów. Okej, dobra, to nie. To w tym momencie ja kończę odcinek. Misja została przez nas zakończona. Ja kończę teraz odcinek w kolejnym, który dla mnie będzie miał miejsce no dosłownie za moment, bo jak tylko zrobi mi się audio, to robię kolejny odcinek. Zajmiemy się no kolejną po prostu misją fabularną. Nie wiem, na co mam powiedzieć, no. Dobra, nieważne. Żegnam się z wami. Do miłego, do następnego odcinka. Cześć!